Więc ogarniemy sobie wieżę wschodnią i balkony. Teraz pytanie, gdzie jest wieża? Tu jest wieża wschodnia. Siemany do wszystkich, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Szczypsor i witam was na kolejnym odcinku, prawda, z Palionowa. Jak widzicie, troszkę się pozmieniało, ponieważ teraz nie siedzę, a... Stoję. Z tego powodu, że pierwszy raz korzystam z tego, że mam biurko jakie mam i mam opcję podnoszenia i obniżania go, więc akurat sobie teraz podniosłem i na stojąco, prawda, hopsasa, będziemy dzisiaj taki odcinek nagrywać. Zanim jednak rozpoczniemy odcinek, to zostawcie koniecznie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco, ponieważ odcinki są codziennie o godzinie 19:19, więc myślę, że warto, bo, prawda, content każdego dnia, czy to rano, czy wieczorem obejrzysz Szczypsona se, kurde, możesz, to się nie rymowało, nieważne. W każdym razie witam was oczywiście w Minecrafciku, jesteśmy przed moim domkiem, nie wiem, ja zawsze zaczynam przed domem, to jest już taka tradycja. Dla mnie to jest naturalne, po prostu przed domem trzeba odcinek zacząć. No i słuchajcie, w dzisiejszym odcinku umówiłem się z Bzykiem na to, że zrobimy kolejne włamanie do zamku Pennywise'a i Lucyfera, ponieważ ostatnio się tam włamaliśmy i nie za wiele odkryliśmy, bo zobaczyliśmy od razu w korytarzu Pennywise'a i postanowiliśmy, że jednak uciekamy. Więc, no wiecie, czy to był Pennywise czy Lucyfer? Ja już nie pamiętam kogo, nie, Pennywise'a tam spotkaliśmy. Nieważne, widzowie, już mi się to myli, kogo widzieliśmy, a kogo nie widzieliśmy. Oni mi się już tak po prostu pomylili, że to nieważne. W każdym razie, jak widzicie, tutaj załadowałem sobie kolejne wody na potkę, a ja mam przygotowane dwie potki, ponieważ myślę, że nam się przydadzą. Z tego powodu, że jak będziemy już w tym zamku, to rozdzielimy się. Z tego powodu, że musimy zwiedzić ten zamek jak najlepiej, dowiedzieć się jak najwięcej, a najwięcej dowiemy się właśnie rozdzielając, wypijając potkę, więc i Bzyku będzie miał potkę, i ja będę miał potkę. Ja nawet mam dwie, bo sobie ogarnąłem. No i po prostu tam pozwiedzamy całą sytuację, żeby wiedzieć, na czym stoimy, co tam jest i tak, no wiecie, żeby wszystko przeanalizować. Ja umówiłem się z Bzykiem, że on będzie czekać sobie tam przy tym kempingu, więc ja już nawet nie zwlekam, tylko od razu tam lecę, z tego powodu, że on tam gdzieś powinien być, więc od razu, prawda, robimy podróż w tamtą stronę, żeby z nim się spotkać. Mam nadzieję, że zaraz on tam będzie, no bo w sumie umówiłem się z nim jakoś teraz właśnie, żeby on był, ponieważ chcemy tam polecieć teraz, jak będzie noc, z tego powodu, że chcemy wejść tam wieczorem i wyjść o świcie, tak, żeby się spotkać, więc uwaga. O, jest Bzyku, jest Bzyku! O, Bzyku! Mareczek! Bzyku, halo! Halo, witam, witam! Jesteś gotów? Jesteś gotów na wyprawę? Dobra, Mareczek, plan jest prosty. Wchodzimy do zamku. Rozdzielamy się, idziemy w dwie różne strony, tak żeby, wiesz, ogarnąć jak najwięcej rzeczy się tam dzieje w tym zamku, tak. I aha, spotykamy się o świcie. Z tego co widzę, już się robi powoli ciemno. Uważaj, uważaj, ty, jedna koniczyno, czy słodka jagoda. To jest ja właśnie, co to jest? To jest słodka jagoda. No dobra, ale w każdym razie musi mieć idealny timing. Masz potkę na niewidzialność? Tak. Mam podkę na dobra, ona ci się na pewno przyda. Łódkę masz? Łódkę masz? Łódkę, mam jedną łódeczkę. Masz jedną? Ja mam dwie, to dobrze. Dobra, to chodź ze mną. Płyniemy w takim razie, popłyniemy moją. Na jednej, byłyśmy na jednej, tak, na jednej łódeczce. Musimy tam być. Mamy założyć zbroję. Wiesz co? Chciałam zbroję założyć. Kurczę, dobra, na razie załóżmy, ale po prostu jak tam będziemy, to musimy ściągnąć, no bo i tak jak się rozdzielimy, to pijemy potę i wiesz, i zwiedzamy tam te wszystkie rzeczy, co tam są. O, zapomniałem, że przecież jakbyśmy mieli całą zbroję, to byśmy nie mogli używać podki na niewidzialność. No tak, byśmy byli widoczni, nie? O matko, ale kurczę, to musisz było tak straszne. Musisz być gotowy na tą podróż, bo to będzie najtrudniejsze włamanie na świecie chyba, moim zdaniem, bo... Mówisz? No, bo to włamujesz się prosto do zamku, nie? To jest zamek. O kurde, Boże, jakie to jest ogromne i to jest tylko jedna wieża, nie? To jest tragedia. Nie, to mnie powala. Jak to... Wiesz co, ja proponuję, żebyśmy obrali sobie już z zewnątrz punkty, do których pójdziemy. Ja właśnie bym chętnie zwiedził tą wieżę, tutaj tą po prawej. Ej, tutaj tą wielką, wiesz co, ja chyba zwiedzę, ja zwiedzę tutaj tą po prawej, po lewej stronie. Dobra, tutaj dobra. Tu się świeci takiego czerwonego, ja to muszę sprawdzić. Dobra, to ja zwiedzam tą po prawej, ty po lewej, a teraz tak, tutaj mamy tą drabinkę, co przygotowaliśmy, to jest bardzo dobre miejsce, czekaj. Tylko tu musimy, wiesz co, ja mam pomysł taki, żebyśmy zrobili tutaj taki podziemny port, zróbmy na chwilę, wiesz? Czemu? Ale nie lepiej tutaj zostawić tutaj te łódeczki? No ale to one będą widoczne, a tutaj patrz, zrobimy taką akcję. Ej, dobra, masz pomysł, masz mega łeb. Zróbmy tak właśnie, żeby je ukryć może. Tak, co tak, tak, jak właśnie chcę tu zaparkować tym, żeby te łódki były w środku. Czekaj, o kurde. Nie, weź sobie jedną łódkę, weź tą łódkę. A nie da się dwóch zaparkować? Weź jedną na zapasową, jakbyś był gdzie indziej. Tu mamy jedną wspólną. Bo słuchaj, plan, trzeba przeanalizować plan, bo mamy niewiele czasu. Plan jest taki, idziemy tam, zwiedzamy i o świcie jesteśmy z powrotem w tym miejscu, siadamy w tą łódkę i odpływamy. W sytuacji, jeżeli... Od razu,
jeżeli nie będzie nas tutaj o świcie, jeżeli ktoś się spóźni, to drugi odpływa i wtedy po to jest ci ta druga łódka, którą masz, rozumiesz? O nie, no dobra, rozumiem. Nie możemy tutaj być rano, więc ja... musisz tutaj być, jak będzie wschodzić słońce. I jak będzie słońce... jak słońce będzie w takiej pozycji jak teraz księżyc, to mnie już tutaj nie będzie. Dobra, dobra, o nie, ja cię kręcę, no księżyc jest dosyć wysoko. Więc... czyli jak słońce będzie już tutaj wychodzić. Najlepiej tak? Jak będzie wychodzić, musimy już tutaj być. Dobra. Ono będzie wychodzić z tamtej strony też. Więc dobra, okay, słuchaj, chodź, zalepiamy to. Nie, 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 nie zalepiamy. Musisz mieć szybko. No dobra, czekaj, żeby mieć chwilę, moment do ucieczki, wiesz o co chodzi, nie? No w sumie masz rację, no. To nie jest głupi pomysł. Dobra, to chodź, wchodzimy tędy. Tak, tą drabinką. Ja nie mogę. Przecież ja myślałem, że my portem w ogóle lecimy, nie? Bo tam były jeszcze jakieś porty. Nie, ale w porcie to ja już tam raz mnie nakrył Lucyfer, że tam ktoś się włamał. O nie, dobra, więc lepiej nie. Dobra, ja ściągam zbroję w tym momencie. Ja też. Jestem też tutaj na górze i teraz... przygotowaną. Tak, ja też mam miksturę i co? Stary, ja idę w prawo, bo to jest w tamtą stronę, a ty idziesz tam, tak? Więc rozdzielamy się, czym się, pozdro. Pozdro. Widzimy się o świcie, elo. Dobra widzowie, rozpoczynamy zwiedzanie zamku. Słuchajcie, ja zanim cokolwiek zacznę robić, to jeszcze tutaj na szybko skorzystam z tej wody. Szybko sobie tutaj, o kurde, zepsułem chyba trochę. O kurde, tu też zepsułem. O nie, tak nie może być. Tu naprawiam, pozwalam to. Dobra, bierzemy to. Okej, jest dobrze. Dobra, słuchajcie, ja piję potę od razu na starcie. Z tego powodu, że tu jest niebezpiecznie i w każdej chwili coś mi może wyskoczyć na łeb, więc ja niespecjalnie tego chcę. I teraz tak, ogarnijmy tutaj powoli. Wchodzimy sobie na górę i ogarniamy, co tutaj takiego kryje się w tym przecudownym zamku. Tutaj ostatnio spotkaliśmy właśnie za tymi drzwiami Pennywise'a, więc bardzo, bardzo tutaj ryzykownie było, ale to nieważne. W każdym razie, czekajcie, tutaj jest tak, sala tronowa, okej, wschodnia wieża, balkony. Zakaz wstępu i dziedziniec górne wejście. Dobra, ja powiedziałem, że chcę zwiedzić wieżę, więc to jest chyba tutaj pójście, do wieży wschodniej. Więc ogarniemy sobie wieżę wschodnią i balkony. Teraz pytanie, gdzie jest wieża? Tu jest wieża wschodnia. O kurde, ale się obsrałem, widzowie. Dobra, on idzie do tej wieży wschodniej akurat chyba. Dobra, mam nadzieję, że tego nie słyszał. Dobra, idziemy za nim w takim razie. On idzie do tej wieży. Dobra, idzie do tej wieży Lucyfer. Do tamtej drugiej poszedł właśnie Bzyku, więc ja nie wiem, co on tam odkryje, czy on tam coś odkryje, czy nie. Ale trzeba, dobra, czekać, gdzie idzie ten Lucyfer. On idzie tutaj i teraz pytanie, co to jest dokładnie, czy tutaj jest jakiś, czy on tutaj coś ukrywa poważnego. Dobra, czekajcie, ja bym chciał przejść przez te drzwi, ale boję się, że on tam będzie czekał po drugiej stronie i bardzo bym tego nie chciał. Ale dobra, 3, 4, pum. Okej, dobra, po cichu. Dobra, tutaj jest coś, tu jest jakiś balkon. Tutaj jest drugi balkon. O kurde, on tam jest. Czy to jest? To jest chyba balkon władcy w ogóle. Ja nie wiem, to tak wygląda Hop, co po to jakąś pije? Dobra. Nie, dobra, ja nie mogę tak blisko jego stać, bo ja się za bardzo tego boję, ale... O kurde, idzie tu? Dobra, przechodzi sobie na spokojnie. No i gitara, dobra, super. Nie, dobra, czekajcie, jeszcze zwiedzę ten balkon. Tutaj to wygląda totalnie jak takie miejsce, w którym stoi taki władca i mówi... do ataku i lecą całe te wszystkie kurde wojska tutaj wypływają nagle. To tak tu wygląda totalnie, nie? Jest totalnie przerażające to, ale dobra, idziemy na górę w takim razie, bo on chyba tam poszedł, bo widzimy, że to są schody, okej. Możliwe, że on tam poszedł, chyba że się wrócił, ale chyba poszedł na górę. Czekajcie, sprawdźmy i tak górę, bo miałem zwiedzić tą wieżę. Teraz zobaczmy, co tutaj jest dokładnie, bo jestem mega ciekaw. Czy ja tu słyszę zombiaki? O kurde, co jest grane? Co tu robią zombiaki? Dobra, to jest dziwna akcja. Ale czy to jest... Ej, dobra, czy to jest miejsce, w którym Lucyfer ma swój pokój? Czy to jest dom Pennywise? Znaczy Lucyfera, kurczę, bo już się mylą mi się strasznie te dwie postacie. Się mylę, jak chcę mówić o jednej, mówię o drugiej i tak... Wiecie, o co chodzi, musicie się widzowie domyślać. Ale dobra, on tutaj coś robi, coś ulepsza. Na szczęście te zombiaki, jak jestem niewidzialny, też mnie nie widzą, więc na całe szczęście mamy spokój. Ale on coś ulepsza na tych książkach. To jest strasznie podejrzane, że on tutaj takie lewe akcje robi. W każdym razie mamy odkryte, że on tutaj... że on tutaj ukrywa coś ewidentnie, to zanim czy ten... O kurde, ła, jak on mnie zobaczył? Jak to się dzieje? Nie, on pewnie dał mu znać, że ja tutaj jestem. On bije te zombiaki. Czy on właśnie idzie mnie zaatakować? Ej, o co chodzi, czy on tu idzie? Nie, chyba nie idzie, dobra, ja szybko zjem sobie chleba, żeby mi się życie zregenerowało. Ale dobra, to... Kurde, przecież to creeper. A to jest krzak.
Dobra, już się tak wystraszyłem. Dobra, tam gdzieś poszedł Bzyku. Tam musimy się spotkać. Okej, czyli tam muszę zaraz być z tego powodu, że za niedługo będzie. Mamy, widzicie, mamy księżyc mamy u samej góry, więc już połowa czasu mi minęła, a ja jeszcze nic totalnie tutaj nie zobaczyłem. No, znaczy, nie, no, w sumie zwiedziliśmy trochę tej wieży. Już wiemy, że tutaj coś jest ewidentnie ukrywane. Dobra, wejdę tu jeszcze raz, bo Lucyfer tam dalej siedzi. Dalej są tutaj te zębiaki, kurde, to jest niepokojące. Ja zrobię szybko akcję. O nie, dobra, on mógł to usłyszeć, że ja to zaatakowałem. O kurde, dobra, on może teraz, on teraz pewnie zejdzie, będzie chciał mnie zaatakować. Bo chyba się zorientował. O kurde, idzie. Dobra, szybko, zwijamy z powrotem tym mostem. Czy on mnie goni? Goni mnie. On nie rzuca potom? Czy on wie o mnie? Ej, czy on o mnie wie? Dobra, nie, dobra, przechodzimy szybko. Chowam się za krzakiem, dobra, tu mnie nie zobaczy. No, przebiegnie obok mnie, przebiegnie, na bank. Przebieg, dobra. Dobra, przebiegł. Dobra, wrócił się z powrotem. Dobra, szuka, ewidentnie, dobra, zbijamy tędy. Idziemy zobaczyć na drugą stronę szybko te balkony. Tu jest jeszcze jakieś przejście na bok, ale nie wiem dokąd, dobra, czekajcie, wejdźmy tutaj szybko. Tu jest coś, co tutaj jest, dobra, tutaj nie wiem totalnie, o co tutaj chodzi. Tu jest jakiś balkon, tak? Dobra, to dobrze to rozumiem, jest balkon jakiś. Dobra, czyli chyba chodzi o te balkony właśnie. Czekajcie, tu było jeszcze przejście w tą stronę. Ja tutaj chciałbym zobaczyć, co tutaj się kryje takiego. Tutaj jest jakieś przejście do uczty. Ej, kurde, to jest... Co tu się stało? Czy tu wysadzili jakieś TNT? Czy to się spaliło od ognia? Nie wiem totalnie, ale dobra. I tu też jest balkon. Okej, dlatego balkony, bo tych balkonów tu jest więcej. Aha, i tu pewnie... No aha, i tu są kolejne balkony, dobra. Czyli... Z tej strony mamy balkony po prostu. Dobra, czekajcie, czy ja muszę zobaczyć, jaka jest pora dnia. Czekajcie. O nie, tam się robi jasno chyba. Czy to jest światło jakieś... Dobra, jeszcze jest ciemno. Musimy uważać, mamy niewiele czasu. Ja jeszcze chciałbym na szybko sprawdzić inne rzeczy. Czekajcie, pójdę tam na dół zobaczyć, bo tam były jeszcze przejścia w inne strony. Był jakiś... Tutaj. Zakaz wstępu. Sala tronowa. Dobra, pójdźmy do sali tronowej. Zakaz wstępu, zostawiam sobie wisienkę na torcie na sam koniec. Wiecie, o co chodzi. O kurde, Lucyfer akurat siedzi se na tronie. Co jest grane. Dobra, on idzie gdzieś w tamtą stronę. Dobra, idzie sobie. Gdzie on wychodzi? On ciągle z mieczem biega, to jest nienormalne. Dobra, ale pójdźmy za nim. Ej, jak, co to jest za miejsce w ogóle? Chłop se wychodzi tu normalnie na jakiś... nie wiem, co to jest, na jakiś, jakąś platformę czy co? Nie wiem totalnie, o co chodzi, ale stoi se tutaj na brzegu, okej. Czy ja... nie wiem, dobra, on macha, on jakby się spodziewał, że ktoś tutaj jest. Dobra, nie. Ja uciekam, bo on jak mnie uderzy, to jest koniec, to jest po mnie, bo ja nie mam zbroi w ogóle na sobie żadnej. I uderzenie z takiego miecza, jaki on ma, to może mnie poskładać na dwa strzały po prostu. O kurde, on tu biegnie dalej, dobra, uciekamy stąd. Musimy znowu ogarnąć, jaka jest pora dnia, szybko. Dobra, już się za niedługo będzie robić jasno chyba, bo tam widzę, że wschodzi słońce już powoli. Ogarnijmy jeszcze na szybko tutaj jakieś inne miejscówki, póki jeszcze się nic nie stało. Dobra, jeżeli ja dobrze pamiętam, to tutaj w tym miejscu... Jest tak, tutaj jest zejście do portu, jest ta jakby knajpa taka, nie knajpa, taka jakby takie miejsce, w którym taki pokój gościnny czy coś takiego, jakiś obrad. Tutaj jest jakieś pięterko, które donikąd nie prowadzi, ale jest tutaj, kurde, jest tutaj enchant na górze, jak na bogato, dobra, tam nie schodzimy na dół, bo tam wiemy, co tam jest. Dobra, musimy zebrać jak najwięcej informacji, żeby jak najwięcej przekazać Bzykowi, bo wiecie, to on musi jak najwięcej wiedzieć. Tam już schodzi słońce, musi... Dobra, wiecie co? Ja nie przedłużam. Ja lecę w tamtą stronę, bo bardzo ryzykowne by to było, gdybym, wiecie, nie zdążył, a Bzyku już by tam był czy coś, więc ja tutaj szybko schodzę na dół i mam nadzieję, że tam zaraz z Bzykiem się spotkam. O, ja cię kręcę, O, Marek, Jezu, dobrze, że jesteś, dobrze, że jesteś, bo mi też ci się skończyła podka, już, dobra, strasznie długo na ciebie czekałem, ale dobra, szybko schodzimy na dół, i wracamy z powrotem. Dowiedziałeś się czegoś? Wiesz co, dowiedziałem się dosyć dużo, powiem szczerze, wydaje mi się, że Pennywise tam mieszka. Gdzie? W tej wieży obok. W tej drugiej wieży? No to wyobraź sobie, że w tej wieży mieszka Lucyfer. Nie, niemożliwe, tak. Co? On tam ma normalnie swój domek, gdzie ma jakieś swoje, wiesz, jakieś swoje łóżko, jakiś enchant, jakieś takie swoje rzeczy poogarniane. Ja cię kręcę. A co tam miał? Co tam miał Pennywise? Wiesz co, no Pennywise właśnie dziwne, naprawdę dziwne rzeczy. Po pierwsze, miał bardzo dużo łóżek i w środku obok nich miał skrzynki wypełnione zgniłym mięsem. Nie wiem dlaczego, nie wiem po co mu to jest w ogóle, ciężko mi powiedzieć, ale naprawdę, szybko, to naprawdę wygląda źle. Ja myślałem, że to naprawdę nie jest tak straszna rzecz, ale jednak, wiesz co, jednak. My musimy zbadać ten zamek. Musimy być po prostu cały czas tutaj poinformowani, co się dzieje na tym zamku, co oni tam robią takiego, musimy się tego dowiedzieć. Musimy, tylko ja ci powiem,
odkryłem jeszcze jedną rzecz. Odkryłem jeszcze inne pokoje. Odkryłem, że jest tam taki korytarz, który prowadzi do wschodniej wieży i to jest właśnie ta wieża, która, którą ja zwiedzałem. Ta wieża, którą ty zwiedzałeś, to jest tak jakby wschodnio-południowa. Wiesz o co chodzi? Południowy-wschód. Tak, to jest to. Okay. To jest ta wieża, którą ty zwiedzałeś, a moja jest wschodnia, ta, którą ta wieża Lucyfera. I tam jest jeszcze przejście do jakichś do balkonów. Jest mnóstwo balkonów w tym zamku w ogóle. Co? Mnóstwo balkonów? Widziałem jedno przejście do sali tronowej i byłem na tej sali tronowej. I jeszcze dodatkowo tam jest przejście, które jest napisane jako zakaz wstępu, ale tam nie byłem jeszcze. Bo się nie odważyłem tam pójść, ale tam będziemy musieli pójść, bo skoro tam jest zakaz wstępu, to tam na pewno jest coś cennego. No ale, ale powiem ci, że jakby, że tak to ujmę, no będziemy musieli się spotkać kolejnego dnia i tak myślę, dalej. Myślę, że na dzisiaj możemy zakończyć to. Więc ja lecę do siebie na chatę, ty leć do siebie. Dobra. Trzymaj się. Trzymaj się, Szczypson. Wiesz co, ja nawet nie wiem, czy mi się koszmary nie będą śniły. No, ja szczerze mówiąc mam to samo, no. Bo w sumie to jest tak straszne, że nawet nie wiem, czy tutaj nawet u ciebie na chacie na chwilę nie zamieszkać, bo nie wiem. Tak chcesz mówić, a ja nie mam drugiego wyra. A tutaj co to jest za wyro? Tu mam wyro, możesz na drzewie zamieszkać. Pokaż, na drzewie, dzięki! Ja nie mogę, dobra, będę bliżej ciebie. Ja idę do domku, trzymaj się. Widzimy się następnego dnia, może jakiś kolejny włam zrobimy. Pozdro. Dobra widzowie, a ja tymczasem dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Jeśli wam się spodobało, stawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał. To będzie kolejny odcinek właśnie z Palionowa, gdzie zrobimy jakiś włam do tego zamku Lucyfera i Pennywise'a, bo tam dzieją się naprawdę chore akcje. A ja wam dziękuję, widzimy się następnym razem. Pozdro, cześć, pa, pa!